Tadeusz Żeleński urodził się 21 grudnia 1874 roku w Warszawie, gdzie jego ojciec Władysław Żeleński, ceniony muzyk i kompozytor, był profesorem tamtejszego konserwatorium muzycznego oraz pełnił obowiązki dyrektora artystycznego Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W 1881 roku Żeleńscy przenieśli się do Krakowa. Tam Tadeusz rozpoczął edukację w słynnym gimnazjum Świętej Anny, a po jego zakończeniu wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia medyczne ukończył w 1900 roku i rozpoczął praktykę w Klinice Chorób Dzieci Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie. Kilkukrotnie wyjeżdżał w tym czasie na stypendia naukowe do Paryża. Podczas najdłuższego pobytu w stolicy Francji towarzyszyła mu już żona Zofia Pareńska, którą Stanisław Wyspiański kilka lat wcześniej uwiecznił pod postacią Zosi w swoim dramacie Wesele. Po powrocie ze stypendium Tadeusz Żeleński zreferował przed Krakowskim Towarzystwem Lekarskim swoją rozprawę habilitacyjną, która miała mu otworzyć drogę do kariery uniwersyteckiej. Jednak praca naukowa coraz mniej go zajmowała. Jeszcze w czasach studenckich zetknął się z barwną atmosferą krakowskiej bohemy. Był współzałożycielem jednego z jej symboli, znajdującego się w kawiarni Jana Michalika, kabaretu Zielony Balonik. Przez kolejne lata będzie pisał do niego cieszące się ogromną popularnością teksty, przyjmując swój pseudonim literacki Boy. Pisanie tekstów kabaretowych rozbudziło w nim pasję literata i ostatecznie wpłynęło na porzucenie kariery lekarza. Odtąd Tadeusz Boy-Żeleński stanie się jednym z najlepszych do dziś tłumaczy fascynującej go od wczesnych lat młodości literatury francuskiej. W ciągu swojego życia przełoży twórczość kilkudziesięciu autorów, wielu odkrywając dla czytelnika na nowo. Za swoją działalność na rzecz kultury francuskiej zostanie dwukrotnie odznaczony Krzyżem Orderu Legii Honorowej. Prócz wybitnych tłumaczeń literatury, był też Boy cenionym recenzentem sztuk teatralnych i cechujących się niebanalnym stylem felietonów dotyczących teatru. W ciągu ponad 20 lat opublikuje ponad 1300 tekstów, które złożą się na serię cieszących się dużą popularnością książek wydanych w tzw. Bibliotece Boya. W innej gałęzi literatury, która go pochłonęła, w felietonach, był Żeleński propagatorem postępu społecznego w imię zachowania podstawowych wartości humanitarnych. Dał się również poznać jako autor nowatorsko napisanych biografii wybitnych postaci polskiej historii i literatury, w których, jak to sam nazywał, odbrązawiał narodowych bohaterów. Twórczość ta spotkała się również z falą ataków różnych środowisk politycznych, a także, co najbardziej go bolało, kolegów po piórze. Ataki te przyczyniły się do zniechęcenia Żeleńskiego, a dotychczasowa werwa zastąpiła miejsce pewnemu psychicznemu rozbiciu i apatii. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. We wrześniu 1939 roku Żeleński wyjechał z Warszawy i po różnych perypetiach dotarł do Lwowa, do którego 22 września wkroczyli Sowieci. Po pierwszych miesiącach niepewności wdał się w romans z władzami okupacyjnymi, a jego postawa przez wielu została określona mianem kolaboracji, czego przejawem było zapisanie się do Związku Pisarzy Radzieckich Ukrainy oraz publikowanie w komunistycznej prasie, nawet jeśli były to tylko szkice o literaturze. Nieznana jest przyczyna jego postępowania i trudno ją zrozumieć. W czasach sowieckich rządów we Lwowie Boy Żeleński zajmował pokój u swojego szwagra, profesora medycyny Jana Greka i jego żony Maryli Spareńskich w ich mieszkaniu przy ulicy Romanowicza 7. Przyjął od Sowietów propozycję objęcia katedry romanistyki, gdzie prowadził cieszące się znacznym powodzeniem wykłady z literatury francuskiej. Trzy
3 lipca 1941 roku Niemcy wkroczyli do mieszkania państwa Greków z zamiarem aresztowania gospodarza, który znalazł się na proskrypcyjnej liście zawierającej nazwiska profesorów przeznaczonych na śmierć. Drugim powodem złowrogiej wizyty na Romanowicza 7 była chęć rabunku słynnej kolekcji antyków i dzieł sztuki, jaka była w posiadaniu profesora Greka. Tadeusza Boja Żeleńskiego nie było na liście proskrypcyjnej, jednak będąc świadkiem rabunku również został aresztowany. Czwartego lipca o świcie Tadeusz Boj Żeleński, jeden z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku, został zamordowany wraz z innymi aresztowanymi profesorami lwowskich uczelni.